trwają popowodziowe prace porządkowe na terenie gminy Radków. Na szczęście powódź nie wyrządziła tu tak wielkich szkód, jak chociażby w Lądku-Zdroju czy Kłodzku. W gminie Radków mogę powiedzieć tyle, że tym razem, jeśli patrzę na dramat Stronia, Kłodzka, Lądka i pozostałych tam w tym rejonie gmin, to nie jest to wielka tragedia. Mówię uczciwie, chociaż jest ogrom zniszczeń. Ponad 1000 mieszkań jest zalanych do odnowy, zerwane kilka kilometrów dróg do przebudowy. Na szczęście wytrzymały sanitację, kanalizację z wyjątkiem przepompowni. Uczciwie mówiąc, to nie był aż taki dramat, mimo poziomu wód 20 kilka centymetrów powyżej tego, który osiągnęła rzeka Ścinawka w 1997 roku. Czyli wody było więcej. Tak, wody było znacznie więcej, woda była bardzo agresywna, ale jednak przez te lata przebudowa urządzeń, które przekierowują tą wodę, zmiana przepływu tej wody wymuszona przez nas, a także infrastruktura drogowa, która została zbudowana w innych miejscach niż kiedyś ta rzeka wybierała sobie ciąg, spowodowała, że zniszczeń nie będzie tak dużo, jak spodziewaliśmy się jeszcze do wczoraj. Zaczęło się wieczorem, a najgorzej przyszło z rana. Ile wody tutaj było? 80 centymetrów. No, woda wlewała się przez parapety do domu. Gdzie daleko stąd rzeka jest? Rzekę mamy 10 metrów za budynkiem. Fala szła wysoka. Z tamtej strony mamy budynek niżej, to tam było ponad około 2 metrów woda. Najbardziej ucierpiała Ścinawka Dolna, gdzie przy wycofaniu się wody z Nysy Kłodzkiej nastąpiło bardzo głębokie zalanie mieszkań, nawet do 2,5-3 metrów. Ścinawka średnia w połowie, centrum w rejonie Zetkamy, gdzie są zniszczenia cholernie duże. Zetkama zalany cały zakład do wysokości około 70 cm. Centrum Ścinawki też poważnie uszkodzone, ale nie ma zawaleń budynków. Poza infrastrukturą pomocniczą, jednak te wszystkie budowle wstrzymały znacznie wodę. I górna Ścinawka w centrum wsi wewnątrz. Mniej tłumaczów, bo jeszcze nie było agresji rzeki Włodzica, która spowodowała tym razem podniesienie poziomu o prawie 70-60 kilka centymetrów. I tłumaczów też jest bardzo ucierpiał, ale nie aż tak strasznie. Czyli tłumaczów, Ścinawka Górna, Średnia i Dolna. Zupełnie, można powiedzieć, wakacyjnie przeszedł to Radków, Wambierzyce, Suszyna. Także Suszyna, Raszków, także Ratno Dolne i Górne. Tu wylewy czy rozlewiska spowodowane przez potok Pośna są na gruntach, które można nazwać polderami i tutaj nie. Natomiast te cztery wioski to będą kosztowały kilka lat pracy i wiele milionów, żeby przywrócić do stanu sprzed. Nie wiemy jeszcze, jakie uszkodzenia są generalnie na wszystkich zasobach mieszkaniowych, bo komisje skończą pracę dopiero w piątek. I przystąpimy do szacowania szkód wewnątrz budynków i możemy wtedy podać to już ocenie i zaplanować. Redaktorze, w ogóle rzeka Ścinawka jest najdłuższym dopływem Nysy i niestety nieszczęśliwie zapomnianym. Na dzisiaj, wedle mojej wiedzy, to ona jest zawężona około 4 metrów, średnio po 2 metry na liniach brzegowych i około 90 cm wypłycona przez zamulenie. I od lat się o tym mówi, my nie chcemy regulacji rzeki Ścinawki. My chcemy przywrócenie do poprzedniego koryta, czyli z lat 40., 50., i ona wtedy odciąży spływ wody i zachowa te swoje wszystkie biologiczne walory, bo przebudowa jej przyspieszyłaby agresywny spływ jeszcze bardziej niż to w tej chwili wygląda. I to jest po pierwsze, ale żeby to się stało i było dobrym skutkiem, to po pierwsze musi być uregulowana do końca Włodzica, musi być uregulowane potoki Cedron z Wambierzyc, Pośna, potok Dzik z Nowej Rudy i takie niewielkie dopływy jak Skrzyp i to zamknąłby pewien cykl. Ważnym elementem jest powrót wreszcie do jeszcze istniejącego zapisu budowy małego zbiornika retencyjnego na Włodzicy powyżej Zamku Sarny. Tam są poldery, łąki, w zasadzie można to niewielkim nakładem przeprowadzić tą inwestycję bez wywłaszczania, bez ingerowania nadmiernie. To są zasoby jeszcze w większości Skarbu Państwa, którymi zarządza KOWR. I musi to wrócić. Gdyby tym razem był tam zbiornik, który by wytrzymał wpływ wody z Włodzicy tylko 48 godzin, jak to wyliczyliśmy w tym naszym sztabie, to ocalałoby przed zalaniem kilkadziesiąt budynków i gospodarstw w Ścinawkach. Na szczęście wytrzymały wodociągi, nie było przerwy w dostawie wody pitnej. Funkcjonuje kanalizacja, pomimo że trzeba ją przepompowywać mechanicznie.
Thank you.